Witam serdecznie, nazywam się Piotr Kania. Widzę, że Aleksander za mocno sobie wziął dzisiejsze szkolenie Joasi Gdaniec odnośnie dostosowania się do środowiska. Także tutaj jest troszeczkę głęboko, fajnie, super. Czym się zajmuję? Zajmuję się tylko Duolife. Od 1,5 roku jestem wolnym człowiekiem. Dlaczego Duolife? Dlatego, że pracując na etacie, była to stacja benzynowa przez 20 lat, chciałem osiągnąć duży sukces. A sukces, na pewno słyszeliście, czym jest sukces? Sukces to decyzja. A na stacji paliw, na etacie byłem nauczony jednej rzeczy, że przez całe życie ktoś za mnie podejmował decyzję. Jeśli ktoś za mnie podejmuje decyzję, to znaczy, że jestem częścią czyjegoś sukcesu. I to mi się nie podobało. Postanowiłem wziąć swoje życie w swoje ręce i musiałem sobie naprawdę sporo poprzestawiać w swojej głowie, jak zacząłem działać tutaj akurat w Duolife i nie było to łatwe. Ja próbowałem, kombinowałem. Nie rozumiałem, że mamy gotowy system wsparcia, że mamy gotowe narzędzia, które naprawdę działają, jeśli tylko posłuchamy, jeśli nie będziemy kombinować, nie będziemy robić po swojemu, bo możemy mieć umiejętności, zasoby, które spowodują, że będziemy mieć rezultaty, ale nieważne jest to, co nam działa, tylko to, czego się nauczą ludzie od nas i co dla nich zadziała. Więc my bardzo często kombinujemy, my znamy osoby, które próbują robić różne rzeczy, nie wychodzi im, wracają z powrotem do miejsca, z którego zaczęli. Znowu zaczynają nowe rzeczy, znowu próbują i znowu im to nie wychodzi. Przestańmy w końcu kombinować, przestańmy próbować, zacznijmy to w końcu robić na poważnie, bo tak naprawdę sukces to decyzja. I często jest tak, że raz osoba, którą poraził brod, już nigdy nie włoży palca do gniazdka, ale co, jeśli kopnie cię pierwsza porażka? Bardzo często boli bardziej niż porażenie prądem. A niekiedy jest tak, że to ma wpływ na to, że zaczynasz decydować również o całej reszcie, o ich zasobach, o ich gotowości. Co by było, gdyby mój sponsor lub Piotr zadecydował o mojej gotowości do budowania tego biznesu? Pewnie nie byłoby tu połowy sali. Nie zapomnę momentu, jak gra się w grę komputerowo, tam, słuchajcie, nie ma porażki, tam jest energia, tam jest wyzwanie. To, że przegramy w pierwszej części, nie znaczy, że gra jest do niczego. My nie śpimy nocami, nie śpimy dniami, bardzo często zaniedbujemy inne rzeczy, tylko po to, żeby przejść całą grę komputerową. A życie to jest gra komputerowa, słuchajcie, która tak naprawdę to życie mamy tylko jedno. I to jest nasz największy sukces. I tam nie ma porażki. Bo porażka to jest iluzja, to jest puste słowo. Czym jest porażka? Porażka to jest porażenie się z oczekiwaniem do rezultatu, który chcemy osiągnąć. I porażka zawsze może być w naszej głowie, dlatego że rezultat zawsze mógł być wyższy, ale nigdy nie pamiętamy początkowego stanu gry. Nie widzimy sukcesów, które już odnosiliśmy. I kończymy. Porażka to decyzja. I porażka to każdy pierwszy krok po upadku, z którego się podnosimy. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Bardzo mądre słowa. Bardzo warto wziąć sobie do serca i je stosować.